Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj pokażę Wam fajne rozwiązanie pracy na Cavaletti połączonej z malutkimi skokami, więc zapraszam Was do oglądania. Powiem Wam tak, gdy wychodzę na trening z grupą, mam już określone zadanie i wiem, co będę chciała tak naprawdę z tą daną osobą, z danym koniem zrobić. I tutaj mam parę Przemka Esi oraz Kasię i Provena. I są to konie, które lubią się nakręcić na przeszkody, lubią się nakręcać na drążkach i często chcą trochę szybciej przegalopować, niedokładnie, tak żeby jak najszybciej pokonać ten tor. I tutaj zaproponowałam takie zadanie, że jest rozłożonych 5 drążków, pierwszy i ostatni są podwyższone, a po środku są rozłożone drążki. Jest ich 5, ale ta odległość między nimi jest bardzo wąska. I zauważycie to właśnie na filmie, że konie muszą naprawdę się wycofać, żeby przeskoczyć prawidłowo i nie uderzyć w drążka, ani go po prostu nie nadepnąć, tak, na niego. Tam jest odległość 3 metry. 3 metry od każdego drążka na normalny, równy galop. I zaproponowałam miejscom, na początku w ogóle rozgrzewaliśmy się w taki sposób, że ustawiłam drążek, kawaletka drążek i sobie przegalopowywali w tą i z powrotem, tak żeby rozgrzać konia na drążkach. I wolniutko, nie przekładaj prawej ręki. Prawa ręka do przodu. Tak, dobrze. Bardzo dobrze teraz, Przemek. Już patrzysz, szukasz. I krótko, równo, rytm, 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 tak. Bardzo dobrze, Przemo, przerwa. Dobrze, już prowadź wzrokiem, Kasia, a tu pilnujesz. Prawa wodza, lewą odpuszczasz, równy kontakt, równo, 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 super. Bardzo dobrze. Tak, i odpuszczaj prawą rękę. Dobrze, teraz bardzo ładnie, Przemek. Nie wychodź z ramionami. Tak, i cały czas taka właśnie, jakbyś piłeczkę uciskała. Króciutko, tak, i pryt, 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 pryt. Dobrze, i jeszcze raz. Jak już się rozgrzaliśmy na tych drążkach, to mieli za zadanie jeździć po prostokącie, tak? Czyli jechali właśnie te 3 drążki, na przykład jak nagalopowali na prawą nóżkę, no to te 3 drążki i kąt 90 stopni, kąt 90 stopni i po linii prostej przez 5 rozłożonych drążków 3 metry od każdego drąga. Ich zadaniem było to, żeby pracować w półsiadzie, podążać spokojnie, w równowadze, nadążać i oczywiście ręka miała płynąć z ruchem szyi. Króciutko, tak samo tutaj najeżdżasz. Nisko tyłek, krótko, 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 tak i nadążasz. Dobrze, i jeszcze raz. Lepiej, dobrze. Ok, przerwa. Pokazuję Wam różnych jeźdźców, pokazuję Wam też błędy i pokazuję Wam także dobre przejazdy, ponieważ mam nadzieję, że Wy to wiecie, ale jeśli nie wiecie, to Wam to powiem, że każdy jeździec popełnia błędy i każdy się uczy po to właśnie, żeby stać się lepszym i wyeliminować trudne momenty w swojej jeździe, tak? Czyli mogą to być właśnie niestabilna ręka, może to być bujająca łydka, utrata równowagi i różnych wiele tego typu rzeczy. I moje treningi zawsze są ukierunkowane w taki sposób, że uczą jeźdźca właśnie tej równowagi, uczą jeźdźca podążania z ręką. Najlepsze jest to, że najczęściej one są trudne, i mało co na tych treningach wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale jeśli jest ta powtarzalność, nagle się okazuje, że na 3., 4., 5. treningu okazuje się, że zaczyna wychodzić. Pryt, 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 pryt. Tak, 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 jeszcze raz. Zadanie jeździliśmy na jedną nogę tak jakby, czyli tak, jak jechaliśmy z lewego, no to galopował koń cały czas na lewo, były jeden zakręt w lewo, drugi zakręt w lewo, trzeci zakręt w lewo i czwarty, bo znów jechaliśmy na kombinację kawaletek właśnie, które były rozłożone.
I w tym zadaniu właśnie chodziło o to, żeby jeździec skupił się na wyprostowaniu konia i na podążaniu z ruchem konia, czyli to, co no, jest tak naprawdę klasykiem każdej pracy skokowo-jeżdżeniowej, ale co jest ważne i co powinno być takim głównym celem, to jest to, że jak pracujemy właśnie w galopie na drążkach, musimy się skupić na tym, jak doprowadziliśmy konia, kiedy było dobrze, kiedy było źle, co zrobiłem dobrze, tak, żeby to wyeliminować, tak, wyeliminować oczywiście błędy, a zapamiętać to, co było dobrze. I takie zadanie nazwa się mobilizuje, żeby wyczuć równą, rytmiczną fulę, którą będziemy w stanie utrzymać przez dłuższy czas. Po prowadzeniu, spokojna ręka, nisko ręka, króciutko, tak, tak, dobrze. Bardzo dobrze ręką, tylko ramiona, Przemek, wycofuj. A, bo tak pojechałeś, jak cały czas delikatnie równoważysz. Niżej tyłek, wolniutko. Tak, dobrze, bardzo ładnie pasuje. I już tutaj pilnuj wewnętrzną łydką. Tak, i spokój, wolniej. Rozluźniasz rękę, króciutko. Nie wychodź, ręka do przodu, dosiad, wycofujesz. Tak, i odpuszczasz, i wolniutko, i raz, dwa, trzy, cztery, i ręka, wolno, wolno, tak, tak, jeszcze najeżdżasz na te trzy drążki. Przemo, nie wychodź przed końcem. Wcale nie jest to łatwe, słuchajcie, utrzymać cały czas jedną zrównoważoną fulę. Czasem jeźdźcom się wydaje, że utrzymują równą fulę, a okazuje się potem, że ta fula jest zrywana, jest jedna dłuższa, krótsza i potem znów odległość nie pasuje, nie wychodzi optymalne wybicie konia. I tutaj właśnie w tym zadaniu właśnie chodziło o to, żeby jeźdźcy skupili się na krótkiej, równej, ale za to rytmicznej fuli. Wiecie, że w treningu trzeba mieć cel, ale nie można się zafiksować, że musi mi to wyjść na 100%, bo ja muszę to. Ważne jest to, żeby znaleźć środek, żeby mieć zadanie odpowiednie do naszych umiejętności i tak, żeby ciągle do góry, żeby ten każdy trening motywował jeźdźca do tego, żeby chciał jeszcze więcej energii wkładać, żeby to wszystko wychodziło i trzymało się kupy. To nie jest łatwe, bo jeśli trenujemy regularnie i na przykład późno zaczęliśmy trenować, to tak naprawdę te treningi mogą być czasami frustrujące. Ale ja proponuję Wam się nie poddawać, tylko jeszcze bardziej zaciskać poślady i trenować, powtarzać, trenować. I takie zadania, które ja Wam właśnie proponuję w moim poradniku jeździeckim, one do łatwych nie należą, ale na pewno będą poszerzać Waszą wiedzę, poszerzać Waszą tak jakby mobilność ciała i to, że będziecie czuć się coraz pewniej na koniu. I to jest ważne, żeby czuć się pewnie, żeby uczyć się nowych rzeczy, ale te nowe rzeczy też robić bardzo dobrze. I to jest ważne.